Witam was, Repus, jest prawdopodobnie ostatni odcinek z błękitnej Portugalii. No i w tym odcinku atakujemy Stany Zjednoczone, już się claiming zrobił, wzywam sojuszników, oczywiście bez opieprzania się. Wszystkie dywizje, z tego co pamiętam, mam tutaj przeznaczone na atak. Tu samolotowy, tu lądowy. Mamy wszystko do ataku. My obecnie posiadamy 163 dywizje. Stany posiadają możliwe mniej od nas. A więc będzie ciekawie. Z tym morsko nie przeważamy i liczę na szybki desant morski. Znaczy szybki, no w ten sposób, że po prostu wyjdzie w momencie zanim podeślą swoją flotę. Wszyscy się dołączyli właśnie. Cyk, 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 cyk. Tak, błękitna Portugalia, Rzesza Niemiecka, Państwo Włoskie, Gwardia Rumunii, Gwardyjska Rumunia, Turcja, Legionowa Bułgaria, Węgry, Japonia i Portugalie, Portugalskie Indie Wschodnie. Kontra USA. Portugalskie Indie Wschodnie to było to. Tak. Tu się nazywa Indie Wschodnie, to powinno być Indonezja. Lol. Nie mam pojęcia. Ale faszystowskie są, portugalskie są. To mi tam pasuje. Dostaję swoją ropę, dostaję gumę. Też mogę dostać prawie za darmo, ponieważ patrzcie, dam jedną fabrykę. Op 80. To lecimy. Samolotowo w Bostonie się pojawiłem. Inne kraje marynetkowe też przybyły. Lecimy znowu pancerniki i czekajcie, bo zapomniałem, że właśnie mi w Lizbonie, mają mi się w Lizbonie stworzyć pancerniki. Cyk, cyk. Też. Już mogłem pójść liczbowo, ten nieskończony niszczyciele. Boston przynajmniej zajęty. Morską bym też przeważał. Konkordat amerykański. Co? Jaki konkordat amerykański? Kosę do frakcji wzięły. USA wzięło. Ten ich konkordat. Na razie nikogo chyba. No i jeszcze państwo filipińskie. Kolejni sojusznicy się dołączają. A, co Celwene jest na Jugosławie robiony. Broń nowa. Dobrze. Stali akurat troszkę posiadam w zapasie. Cyk, czy to się robi shiftem? Tak, shiftem. Upgrade'ujemy cały sprzęt. Na nówkę sztukę. No i cóż, oczekujemy aż przepniemy to po prostu. Czemu wy nad Detroit nie idziecie? Nawet nie widzę tego efektu bitwy. Tu też macie przejście. A tutaj? Czemu wy tędy nie idziecie, lol? Macie możliwość, a nie robicie tego. No i to jakby mieli niektóre prowincje, które w ogóle nie chronili. Olać Gibraltar w szczególności. Olać. Trzeba zanieść tą wysepkę do końca, ten półwysep. Kurwa, teraz wolno idzie ten atak. Mogliby szybciej to zrobić. Tylko atak na Amerykę z tej strony, no proszę was. Z Meksyku by szybciej poszło. Niestety w Bostonie chyba wszyscy zostali zgwałceni. Nie zostali zgwałceni, ej, to całkiem nieźle. Ale chyba wszystkie desantowe zostały zgwałcone. No możliwe na morzu, chyba nie zapomniałem kontrolować. Czy moje desantowe dywizje. I tyle z nich było. Musimy kolejną komisję powołać, no niestety. Ratuj ścisną do końca, tutaj im pomogą.
Kurwa, kolejna komisja, no. Oraz podochroniarze, lecicie do Filadelfii. Cyk, petarda. No idźcie na to Chicago, Milwaukee, Chicago. Tutaj ciśnięcie jeden na jeden tych Amerykańców, ten atak przeciwżywotni. Co prawda, zorganizowanie niestety też szybko spada, mamy dużo artylerii, mało dywizji piechoty i takich tam. No ale mi się ogólnie ta rozgrywka podoba. Fabryki wojskowe się budują. Logistyka pięknie starcza. Tutaj ci Amerykańcy padają jak muchy. Zaraz Chicago padnie. USA już tracił w pizdu tych punktów 55. Czuję, że jak porządnie ten cały wschód zajmę, no ewentualnie tutaj Los Angeles i San Francisco, to jest szansa, że koniec z nimi. A Las Vegas gdzie w ogóle jest? Czy nie było wtedy jeszcze tylko Las Vegas popularnego? A często Los Angeles, Las Vegas myliłem. Ale kuźwa, nie widzę właśnie ich. Jebać to. A jak to moje okręty? A zróbcie eskortę konwojów tutaj. Od razu płyną. Jeszcze moje okręty nie przypłynęły, ale oni dostali odwagi. Wiedzą, że dadzą radę. Że muszą to zrobić. Nie, przechwyć. Wracaj do portu. Nie, wy nie macie żadnego rozkazu. Kurwa, jakiś pancernik głupi się pojawił nagle. Już nawala w moje konwoje. Co ty nie masz co ziomek robić? W przedszkolu cię bili, czy jak? Zostaw mnie. Co prawda, nie wszędzie atak idzie chujowo. Tutaj na przykład tak. Na tym Detroit zatrzymali. Kuźwa mać. Barany. Muszę osobną armię do tego zrobić, do tego Detroit. Jest jeszcze bullfało jakieś, to zajmijcie. Tam chciałem mieć jakieś atomówki teraz, by jebnąć na Stany. Ej, Waszyngton jest blisko. Waszyngton, Waszyngton, cyk. Ogólnie jest stan Waszyngton i jest miasto Waszyngton. I kuźwa mać, ciekawie wymyślili. Co tutaj ciekawego jeszcze jest? Coś? Jakieś wyposażenie trzeba zrobić? No piechota trochę, wyposażenie piechoty tak troszkę pada. Dam go więcej. Tutaj nie ma co. Tutaj też jeszcze nie ma co. Tutaj też nie ma co. A tutaj jest wiatr na przykład. Projektant niech będzie. Gdzie są myśliwcy ogólnie? Tutaj, lekki myśliwców. Washington zajęty. Co jeszcze zostało? Norfolk. Kilka pomniejszych miast. Tutaj widzę jakieś Pittsburghi. 15, 10, 5, 10. Zajmijcie ten Pittsburgh. Które dywizje były desantowe? Na Norfolk idziecie. Jak tam moje okręty płyną? Kiwie. Tutaj widzę St. Louis, jest już też blisko. No zaraz kuźwa padną Stany. Ja biorę Texas, chociaż niepotrzebne mi w sumie było ten ostatni odcinek. Niszczenie Stanów. Ja chcę Texas. Ja go chcę. Jak ropa. Chyba ktoś fajny komentarz napisał po celu z Włoszech. Jak ropa z baku wejdzie zbyt mocno. To prawda. To jest tylko punkcik niestety. No, dawać Cleveland zająć. Już tutaj na dziesiątych setnych mililitrowych, kurwa nie wiem co chcę powiedzieć, w procentach lecą.
Pittsburgh zajęty i chyba zajęte Stany. Tak. No i co, czy nie sądzę, żeby Filipiny się broniły? Tak, właśnie. Filipiny są mi całkowicie zbędne, jako że mam największy udział w wojnie, biorę ropę. I ropa. Ach, Floryda. Więcej ropy, będę tutaj monopolistą teraz, niż my Stany wcześniej. Ja sobie myślałem w ogóle nad serią ze Stanów, ale ona będzie nudna. Chyba, że rozegram długi czas sam dla siebie. A tak to nam byłaby strasznie nudna. To jest stal, muszę mieć stal, muszę mieć stal. Jest. Ajajaj, w pizdę mi zarąbali. Ale laska, złoto będzie, złoto. I will have a gold. Money, money. Chyba wszystko chcę państwo filipińskie mogę wchłonąć. USA, Hawaje chyba zostały już zajęte przez Japończyków. Honolulu, a nie, przez Rzeszę chyba. Te wszystkie regiony gotowe. Błękitna Portugalia zajmuje 43 regiony. Wolne Imperium Amerykańskie, bardzo wolne widzę. Nawet bez dostępu do morza. Bo ładnie poprosi, to mógłbym tutaj oddać prowincję, ale ładnie by musieli mi poprosić. I musieli być moją marionetką. To najważniejsze. No i co, ja mogłem w tym momencie powiedzieć, że zacząłem w kolejnym odcinku. Ja trochę głupio kończę odcinek po 11 minutach, no ale taka prawda, kurwa. Jaka ta gra Portugalią jest bardzo łatwa. Jak akurat nie można podważyć, ona jest łatwiutka. Easy peasy. Tak. Patrz jak tutaj lecę teraz, tylko pasażer, nie bym chciał. Kurwa, ja bym czasem Hitlera podbił. Ktoś zaraz powie, zrób to. Ale wiecie ile znowu będzie do tego przygotowań i tak dalej. Pieprzenia się z tym. Szykowanie armii, ustawiania na granicach. Hitler po prostu ma jednak trochę tych dywizji. Ale jednak nie ma tyle fabryk co ja. Mam więcej fabryk wojskowych, mam znacznie więcej stoczni i znacznie więcej fabryk cywilnych. Jakbym się tutaj rozbudował, plus ten potencjał Stanów wykorzystał, byłoby pięknie, bez problemów. Tylko ta walka światowa, bym cały z osią walczył, ale tak, no patrzcie, oś zdominowała świat, zostało parę pierdółek. Mógłbym mnie zająć taka Jugosławia, Szwajcaria, Irlandia, no tutaj Bałtyk troszkę. Co pierdoły, których już nikt nie jest znaczący. Nawet Brazylia, kuźwa, Brazylia. Brazylię. No, wiecie, koniec. Co mogę wam jeszcze powiedzieć? Mogę się ropą pochełpić, o. I zasoby ludzkie nagle spadły. Mogę się pochełpić 780 baryłkami ropy. Mogę się pochełpić tym, że już nie muszę ropy brać, ponieważ oni ode mnie nie będą brać ropę. Jakbym zamknął rynek nagle, to by taki deficyt ropy pewnie poleciał. Rzesza 128 jednostek. Szwecja, państwo włoskie, Jugosławia, Japonia. To prawda, zamknięcie rynku by mi się w ogóle nie opłacało. Ale natomiast ja nie chcę, kurwa, wyszedłem z tego, by wejść ponownie. Ale dla mnie byłoby zarąbiście, ponieważ mógłbym także. Znaczy jestem samowystarczalny, to jest taki plus. Samowystarczalna Portugalia. Nie potrzebuję żadnego kraju, jeżeli chodzi o surowce. Myśliwiec niech pójdzie lepszy. No i co tu jeszcze mogę powiedzieć? No, kolejną serię, ja tak myślę, tylko nie wiem, czy to będzie po Włoszech od razu, czy po Portugalii, zobaczę. Pójdzie z Republiki Ludowej. Tego jestem pewny. I pójdzie pewnie jeszcze jakaś seryjka. Coś myślę nad Persia Rising, albo może coś z Millennium Down. Down. Albo oczywiście wasze propozycje, które możecie pisać w komentarzu, w komentarzach. No i co? Do zobaczenia w kolejnej serii z Hearts of Iron 4. Ponad 10 minut jest, czyli reklamy wstawię, to dobrze.
Do zobaczenia. No i co? No przepraszam, że taki krótki odcinek, ale no co mam robić duszy na siłę, albo podbijać się Tybet. Do zobaczenia. Cześć, pa.